Uroczystości. W modlitwie przy grobie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie katedry na Wawelu. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, wspominając byłą parę prezydencką, podkreślił, że 10 kwietnia to dzień niepowetowanej straty. Prezydent wyraził także nadzieję, że państwo polskie dołoży starań, aby wyjaśnić katastrofę. Martusia! To nie był jakiś tam wypadek, tak? To była katastrofa, w której będąc na służbie zginęła elita polskiego świata polityki i polskiego życia publicznego. I obowiązkiem polskiego państwa, absolutnym obowiązkiem polskiego państwa od samego początku, czyli władz państwowych, było czynić wszystko, aby tą sprawę wyjaśnić. I to, co się działo przez lata w tej sprawie, cała postawa w związku ze śledztwem, początek, oddanie sprawy w ręce rosyjskie, no do dzisiaj trudno jest to zrozumieć, dlaczego to nastąpiło. Ulicami Krakowa przeszedł także 7 biało-czerwony Marsz Pamięci. Główne uroczystości odbywają się w Warszawie. Rozpoczęła je msza święta w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu. W Eucharystii uczestniczyła premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz posłowie PiSu. Następnie zgromadzeni przeszli przed Pałac Prezydencki, gdzie odbył się apel pamięci. Wierząc, że miejsce, które wskazali i wybrali Polacy, stanie się miejscem, w którym stanie niebawem pomnik pana prezydenta i wszystkich ofiar katastrofy, przybywamy tu po raz kolejny, by czuwać, by się modlić, by dziękować za ich ofiarę. Apel pamięci. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Po południu premier Beata Szydło weźmie udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Rafał Zając zwyciężył w przedterminowych wyborach na prezydenta Stargardu. Niezależny kandydat zdobył ponad 87% głosów. Drugi wynik wyborów uzyskał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Ireneusz Rogowski. Zagłosowało na niego ponad 10% wyborców. Na Zofię Ławrynowicz z Platformy Obywatelskiej niecałe 2%. Frekwencja nie przekroczyła 50%. Przeprowadzenie wyborów zarządziła premier Beata Szydło po tym, jak w styczniu bieżącego roku zmarł poprzedni włodarz miasta Sławomir Pajor. Był on prezydentem Stargardu od 2002 roku. Zmarł nagle w swoim domu 18 stycznia bieżącego roku. Miał 58 lat. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia deszczu. Po południu na zachodzie możliwe burze. Temperatura od 15 stopni, 17 stopni na krańcach północnych do 21 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy kraju oraz w górach i w regionach burz okresami dość silny. W porywach do 65 km na godzinę. 80 km na godzinę południowo-zachodnie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i dalej będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Nie chcemy Facebooka, my chcemy... O godzinie 10 przed radioodbiornikiem zapraszamy naszych najmłodszych radiosłuchaczy. Dzisiejszą audycję przygotowały dzwoneczki kaszubskie, a nosi ona tytuł Niedziela Palmowa. Na Podkarpaciu, Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie będzie dało się podobnie nawet do wieczora. W tych regionach na termometrach widzę wyszyna od 17 do 19 stopni, a w Małopolski poziomie ludzką do 20 stopni. W drugiej części dnia na zachodzie wiosny są rosły przypady, są bardzo zmieniczki i siły na wiosny. Na drugie lekcie, 20 stopni, w Zielonej Górze 21. Sztuczności to nie. Piękny dyrygent. Jakieś oszustwo. Piękny dyrygent. Jakieś oszustwa. Po co mi to? Kiedy to
Piękne, tak dziękuję. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom najczęściej w mocznym paznokciu, ale zapobiegają krwiowaleniu, rozjaśnia przebarwienia i nie ma szkód skórki. No tu jest cerkiew Mikołaja w Białymstoku i właśnie oni błąd robią, że pokazują Magdalenę. To trzeba pokazać zawsze coś, co jest oryginalnego w Polsce. Tę ładniejszą stronę, to co jest lepsze. A oni jak pokażą Magdalenę, to w tej Magdalenie same dziady są, proszę Państwa, bo o co chodzi? O tu jest... Co tu jest? Na tym polega Facebook, że on nie ma pamięci dla filmów. Facebook jest okropny. Wykorzystuje pamięć innych kanałów. No, tutaj znowuż pokazują Magdalenę, proszę Państwa. Niepotrzebnie. Dlaczego? Warszawa nie jest prawosławna. Warszawa nie jest prawosławna, jest katolicka. To więc tę stronę gorszą pokazują i pokazują prawosławie. No to trzeba się było zastanowić wcześniej i pokazywać coś z prawosławia rzeczywistego, takiego prawosławia na 100%. Dlatego też no, do tej Magdaleny to nikt nawet nie chce zachodzić, ale to jeszcze też z innego powodu, że ludzie w ogóle religią tutaj w Warszawie nie chcą się zajmować. To jest proces bardzo skomplikowany. Diabeł o tym wie, bo diabeł chce doprowadzić cały świat do ateizmu. Szatan, diabeł chce doprowadzić do skasowania religii w ogóle. Ludzie tego nie odczuwają, bo oni odczują dopiero po fakcie, zwykle jak będzie za późno. Za późno, tak jak było z Babilonem Wielkim. Wtedy, kiedy była uczta Baltazara, która świadczyła o tym, że oni w ogóle nie przypuszczali, że to już koniec, to jeszcze się bawili, jak na Titaniku, jeszcze pokazują Magdalenę. I niedobrze, że oni tutaj pokazują Magdalenę, bo w Magdalenie, to proszę Państwa, ten, jak on tam się nazywa, Bołtruczuk, przecież ja go znam, tak specjalnie się pytam. Poszłam raz na ślub. No po co, żeby śpiewać? No, w Białymstoku jak śpiewa, to 70 osób raz było na balkonie, że mało się chyba to nie zarwało. No ale wiecie Państwo, wszystkim zapłacili po 70 zł. To jest dla rodziny ogromny wydatek, no ale z tego wynika, jacy to ludzie prawosławni. I to nie są jacyś cyganie, to nie są jacyś katolicy, to nie są jacyś tam mormoni. Czy jakieś coś innego? Nie. Jak to mówią tutaj złośliwie w Warszawie, popaprańcy. No bo teraz będzie ten pochód pierwszomajowy, gajufi, lesbijek, to będą mówić, że to są popaprańcy. Każdy człowiek ma prawo się ubierać tak, jak on uważa za słuszne, jak jemu w tym jest dobrze. Dopóki Polska do tego etapu, do tego poziomu dojdzie, to proszę Państwa, jeszcze 1000 lat minie, bo tu ciągle jakiś papież. Niech sobie będzie papież, ale są też inni ludzie. Także różne są święta obrządku wschodniego. Ja po prostu nie chcę, żeby mi TVN wchodził. Nie chcę, żeby mi to żydostwo wchodziło precz. I mi wchodzi Facebook i obraz stoi. A ja chcę, żeby szło cały czas. Nie. Trzeba jednak przeprowadzić, uświadomić ludzi, że rodzina zastępcza to nie jest przede wszystkim forma zarabiania pieniędzy na dzieciach, a często niestety stereotypowo tak się postrzega. W Polsce rodzinę zastępczą. Funkcjonuje taki stereotyp. To jest taki stereotyp, tak? To wynika na przykład także z badań, które... Nie chcę tych takich współczesnych form Facebooka, gdzie stoi obraz i nic nie pokażą, sobie pisz, a ktoś nie chce pisać. Opinie właśnie samych rodzin zastępczych, jak czują się postrzegane przez społeczeństwo i jest taki stereotyp. Ponadto no, wydaje się, że... Chcę film, głos, obraz. Ja sam 20 parę lat temu miałem miesięczną praktykę w Niemczech, w takiej instytucji, w której ja pamiętam, to jest właśnie odpowiednik rodziny zastępczej.
I tam zdjęcie rzeczy w takich landach jak Bawaria. Taka dziennikarka, to ona oczywiście nie ma zielonego pojęcia, dlatego też ja bym dała na dziennikarkę kogoś z wyobraźnią, a nie taka co kletu pletu, aby gadać, bo ona ładnie mówi, to ona myślała, że już na dziennikarku. Trzeba mieć wyobraźnię. Nie, nie trzeba napisać YouTube, wiesz? Obrządek Wschodni Cerkwi Prawosławnej YouTube w Polsce. Myślę, że mówimy tutaj o dwóch sprawach. Konkretnie musiałam dać, bo mnie to zaczyna denerwować. Sposób na zarabianie pieniędzy. Ja nie chcę tej martwić. Niech idzie cokolwiek, niech idzie cokolwiek. O, za takie rzeczy to trzeba brać. No. Ani pieniądze, ani złoto okradać ludzi, jak tu w Warszawie jest. Dlaczego tutaj prawosławia nie ma? No bo tutaj te mieszkania okradali, sprzedawali i po całym świecie latali. I jeszcze jakieś nieszczęścia państwo zobaczą z tym, z tą katastrofą, że państwo polskie jest od tego, że skoro to zginęła elita narodu polskiego, trzeba do tego dojść, dociec, co się stało. A tutaj nikt nic nie dochodził i od razu podejrzenia są, no bo to przecież człowiek nie głupi, no. Bo też z faktu, że ludzi zastępczych często brakuje, a są miejsca, gdzie ich liczba spada. A teraz w Krakowie, no powiedzmy, że tam coś do Krakowa dojechało, zajechało. Możemy być i w Krakowie, proszę państwa. A tutaj chodzimy o to, co tu oczywiście ustawy wpisane, że ci asystenci transferujący ponad 3000 w całej Polsce. Natomiast problemem, który powinien być znowelizowany, to jest taki, że asystent dzisiaj nie ma jak gdyby obowiązku pracy ze wszystkimi rodzinami. No to gdzie to Kraków przyrównywać, proszę państwa, do Białegostoku? Widzicie państwo, jaki tam duch prawosławny w Białymstoku jest. Jak się wejdzie do cerkwi, to się czuje, że jest cerkwi. Ja rozumiem, że to są ludzie prawosławni, którzy w sobie mają ducha prawosławnego. To oni się wszędzie będą czuć i w lesie. I tak powinno być. Ale wiecie państwo, cerkiew a cerkiew, prawda? Mikołaj a Mikołaj. Także tutaj w Warszawie, jak tak słyszy się w Buwie, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56, że jakiś Mikołaj jest, no to ten Mikołaj jest pożałowania godny, bo ten Mikołaj to nie jest prawosławny, ten Mikołaj to jest jakiś taki inny w każdym bądź razie, a Mikołaja katolickiego to i tak znacie tutaj, bo przeprowadziłam z nim wywiad przy metrze w Warszawie. Mikołaj, którego okradał facet na 400 zł miesięcznie w bloku Balkoniki Grójecka 19, gdzie dekada, ja to wszystko dokładnie znam, ja ten blok ogłosiłam, opracowałam, spotkałam bardzo wielu ciekawych ludzi i nawet miałam z Grzesiem takie odwiedziny, że jeszcze do domu wychodziłam coś wziąć, jakieś Biblię, wracałam. Tam spotkałam też filozofa, który powiedział, czy to potrzebne było, żeby ten Bóg Jahwe wasz, ja mówię, to nie jest nasz Bóg tylko, to jest Bóg wszystkich ludzi. Czy to było potrzebne, żeby ten Bóg dopuszczał cierpienia Jezusa Chrystusa aż do samego końca? No, że niby to niepotrzebne, ja mówię. No niestety, jak człowiek, takie są prawa też i fizyki, spuści szklankę, to trudno, żeby ona się nie zbiła, prawda? Nie ma się co łudzić, czekać na jakiś cud, bo ludzie palą papierosy, kopcą pety w tej ścianie takiej nieprawosławnej, a lewosławnej. O, stary dziad, zobacz, on tu mieszka, fotografuje swój zakurzony, czarny samochód. Albo poczekaj, to może nie być jego samochód, tylko stoi na parkingu. Jakim prawem on musi tutaj stać? Stary taki komuch. Państwo zobaczą, jak facet chodzi koło tego samochodu, robił zdjęcia, oglądał się, jeszcze może wezwał straż miejską. Państwo zobaczą.
Siwy facet. Zobacz, patrz, patrz, patrz. On będzie robił zdjęcie, zobacz. Co za typ? Zobacz, co za typ z tego faceta. I teraz tak, czy to jest jego, samochód? On otwiera. Czyli, że tak, robił zdjęcie swojemu samochodowi, otwiera. Ja teraz tu na jednej nodze stoję, muszę patrzeć, żeby się zachowała. Takie komuchy mieszkają, proszę Państwa, nie mają co robić. Przecież taki facet może wypadek spowodować. Także tutaj Liczka mówiła, że taki stary dziad właśnie trzaskał bramką, że nawet się rozwalił zamek w drzwiach. Także tacy ludzie mieszkają, odjeżdża. Także nie wiem, czy to dobrze, że tacy jeżdżą samochodem, kierują. Przecież tacy nieprzyjaciela, jakby go chwycił za gardło, bo w Berlinie, tak? Polakowi strzelił w głowę, czy go zabił jakoś tak, to przecież takiego starego to jak piórko machnie. To teraz jak jest takie zagrożenie, to nie wiem, czy to dobrze, że takie stare dziady jeżdżą, proszę Państwa, samochodami. A to jeszcze takie niemiłe, to idzie tutaj, udaje, że nie widzi, bo to przecież on tu, wiesz, Litka mówi, że to jakieś komuchy jakieś. No tak, tak ludzie mówią tutaj, bo w Warszawie nie lubią w ogóle, wiecie Państwo, prawosławnych ludzi. To znaczy Rosjan, ja to mówię czasem ruskich, Rosjan. Przecież nawet tutaj specjalnie nasza kamera Google wjechała do, proszę Państwa, do szkoły. Jak wygląda typowa średnia szkoła, nawet może lepiej jak typowa lepsza, typowa szkoła średnia. Czy to jest technikum, czy to jest liceum, proszę Państwa, jak to wygląda? No to więc, żeśmy się dowiedzieli, że chamstwo i tylko niektóre nauczycielki są adorowane, szanowane, jak to się mówi, bo to ja mówię, że to jest oczywiste, że szanować ludzi trzeba, każdego trzeba człowieka szanować, nie ma co tutaj liczyć na to, żeby domagać się jakiegoś szacunku dla siebie, tak jak ta Litka mówi, że ona imieniny obchodzi, to żeby jej czekoladę kupić. No, także proszę Państwa, tutaj mamy różne rzeczy. Dlaczego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię? Radio Koncita, to KFM Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra. U nas będzie wszystko, i obudź się Polsko ma, niech przepadnie kłamstwa mgła. Taki wskaźnik do 2020 roku. I podobnie jest z handlu też tam placówki, jeśli nie będzie jakiejś. Pamiętajmy, że to wszystko, większość z tych spraw jednak ciąży na samorządzie lokalnym, na powiatach. W związku z tym pytanie, czy powiaty są wyposażone w odpowiednie środki, aby móc tego typu przedsięwzięcia przeprowadzić. No, więc na pewno tutaj potrzeba determinacji i dobrze, że minister Rafalska tę determinację tutaj wykazuje. Jeśli chodzi o sądy, minister Rafalska zapowiedziała już, że... A tu w Białymstoku jest Sawa, nie Sawa, tylko ten Cyryl. A jeśli chodzi o liczbę... Cyryl, witam. W całej Polsce instytucjonalnej pieczy zastępczej przybywało w sumie ponad 3300 dzieci do 10 roku życia. To dużo, mało? To jest sporo, jeśli bardzo oczywiście to liczby zadają niewielkie, natomiast jeśli mielibyśmy znaleźć tyle rodzin zastępczych dla tych dzieci, no to oczywiście powstaje pytanie, jakimi zachętami to zrobić. Tak przypomnę jeszcze, że generalnie także zachęty finansowe, tak? No to trzy rodziny zastępcze zbyt wysokie, ponieważ na dzieci zależności od tego, czy to jest potrzebne, czy nie jest potrzebne, rodzina można otrzymać na ten proces wychowawczy i jakby zabezpieczone
bytu do 1000 złotych. Natomiast wynagrodzenie takiego rodzica zastępczego, prawda, to jest najniższa krajowa, można powiedzieć, to jest 2000 złotych. W związku z tym, jest tu na bodźce finansowy, które sprawiłyby, że te rodziny zastępcze się ujawnią. Oczywiście mówię jednak o rodzinie zastępcza, o rodzinie adopcyjnej, że rodziny zastępcze są rodziny, które powinny być charakteryzować, prawda? To powinny być inaczej rodziny, które biorą te dzieci na pewien okres, ale jednak utrzymują się z tego i zabezpieczają, że tak powiem, dziecku normalne warunki rozwoju. A czy to tak, że w tym kontekście finanse są dużo ważniejsze, że ten aspekt finansowy powinien być szczególnie podkreślany? No, finanse nie są najważniejsze, bo z tego typu jest oczywiście najważniejsze jest serce i chęć dobrowolna. Natomiast no, to jest sobie szczerze, dzieci mają swoje potrzeby, dzieci kosztują. Na pracę z tymi dziećmi jest również bardzo wymagająca. Przypomnę, że część dzieci ma jednak znacznie poważniejsze deficyty niż inne, ponieważ są wyrodziny trudne, są wyrodziny często zadowolone z wykluczeniem, czy nawet patologicznych, w związku z tym ta praca jest trudniejsza. A przypomnę też, że wcale nie jest tak, że mimo że ustawa to zasada, że ci rodzice zastępczy mają jakiś łatwiejszy dostęp do na przykład terapeutów, psychologów i tak dalej. Tak być powinno, ale w trakcie to niestety są to tak nie jest. Z jednej strony podkreślane jest, że rodzina zastępcza to jest najkorzystniejsza forma pomocy dla dzieci potrzebujących wsparcia. Z drugiej strony jednak Najwyższa Izba Kontroli przypomina, że te rodzinne formy opieki rozwijają się zbyt wolno w stosunku do potrzeb. Czy zmiany zaproponowane przez Najwyższą Izbę Kontroli i potwierdzone przez ministra finansów mogą wpłynąć na poprawę sytuacji? Tak, mogą wpłynąć na poprawę sytuacji, natomiast bardzo ważna jednak jest tutaj rola i zachowanie samorządu terytorialnego, głównie powiatów i powiatowych centrów pomocy rodzinnej. To jest niestety, mamy nie tylko w skutkach, bo ale w innych, mamy za mało jak gdyby społeczną charakterze urzędników. Urzędników, którzy zajmują się często biurokracją, przepisami, procedurami. Natomiast zapominają, że w tym wszystkim to jest człowiek, że to jest dziecko i podobnie kierują się z sądami. Sądy często zapominają, że to są dzieci, tak, maluchy. Często osoby, które miały traumatyczne przeżycia. I sądy, że nie jest na przykład najlepszy, kiedy my się dowiadujemy, nie tylko z tego raportu, ale z innych badań, że na przykład wchodzą powiat opiekuńczych albo tego typu placówkach, to przeszkadza, gdzie tu spędzają czas, tak? Kiedy ustawa wyraźnie nie wymaga maksymalnie 4 miesiące. Więc trzeba woli wszystkich tych pracowników socjalnych, pracowników rodziny, koordynatorów, ale też decydentów, aby stworzyć szczególnie dla dzieci, prawda? Szczególnie dla tych młodych czasów, warunki do normalnego rozwoju. A pan przyczyna niezbyt mało jest pracowników specjalnych, pracowników społecznych, jak wielu urzędników wynika z faktu, że wierzymy w Polsce w naszych urzędy. Czy pracuje jakieś urzędy? Nie, to zostało system polityków społecznych, trochę zostało w ten sposób stworzone w Polsce w latach 90. Stworzyliśmy instytucje, jestem tego taki cały, stworzyliśmy instytucje, bo demokracja jednak bazuje na instytucjach, ale zrobiliśmy gdzieś ten wątek jednak realnego działania w praktyce. Nasza praca socjalna niestety jest bardzo mocno zbiurokratyzowana. Po to wprowadzono m.in. asystenta rodziny, żeby odbiurokratyzować, tak? Ten element wsparcia rodziny poprzez nową rolę właściwie, żeby to się nie zdarzyć. Zabudowana była taka rola. Ale trzeba powiedzieć, że generalnie w Polsce jest tak, że lubi się gdzieś człowieka, lubi się gdzieś osoby, do której kierujemy naszą pomoc, na liczą się procedury i tak dalej. Ja na przykład przyjrzałem, jak wyglądają plany działań, te plany działań, które tworzą asystenty rodziny. I często niektórzy są to dokumenty, które raczej przypominają jakąś formalną procedurę i otwarcie pewnego wymaganego, prawda, wymaganego przypojenia, a nie rzeczywiste stany, które mają pomóc na pewno rodzinie w męstwie. To jest jedna kwestia, a drugi to o czym jest mówimy, to czyli fakt, że rodzina może wyrzucić się osobę w pracy, prawda, ale robi to do miłości. Może po prostu nawet o tym nie wiedzieć, co tutaj prawie się sobie. No tak, tak, i to jest również koordynatora. Sądzę, że asystent rodziny, szczególnie powinien być taka osoba, która jednak ma to rozpoznanie, wchodzi przez środowisko i zdaje się, że wszystko wskazuje na to, że ten zawód powinien się rozwijać, dlatego że oczywiście jeśli miałbym wskazać na sukces tej ustawy, to moim zdaniem asystent rodziny musi to być kierunek, dobry kierunek, w którym powinniśmy iść dalej. Te zmiany, o których mówiliśmy, zachowują poza obręb zmian czy sobie do protokół?
Trochę tak, myślę, że trochę tak, ale to stosownie, to zależy na sprawę pytania. Myślę, że trochę tak, ponieważ zwiększa się jednak świadomość i decydentów samorządowych i władz publicznych na temat tego, że bez konkretnych przyczyn, bez konkretnych działań, bez konkretnej pomocy, no nie zmienimy tej sytuacji. Z drugiej strony, niestety, biurokracja ma to do siebie, że tworzy coraz więcej nowych procedur, i budzi się w tym wszystkim właśnie człowieka, ale ja sądzę, że znaczy to wszystko powinno jednak iść w lepszym kierunku, aniżeli było. Lepsze powiem, że w Polsce generalnie mamy taki problem, że mamy trzy razy mniej osób zajmujących się usługami opiekuńczymi, czy usługami asystów, usługami pielęgnacyjnymi są zachodzą. To jest na 1000 mieszkańców wydało się 24 osoby, natomiast w krajach zachodnich jest 60-70 osób. Więc mamy 3 razy za mało osób, które zajmują się tego typu sprawami. Stąd też chciałbym przedstawić również problem obciążenia biurokracją. Na zakończenie w takim razie spójrzmy jeszcze przez chwilę na zachód właśnie, na Wieńce. Konkretnie wspomniał pan, że tam rodzina dostępna się nie zupełnie inaczej niż w Polsce. No to mentalnie, to jest to, że działa to zupełnie inaczej. A moglibyśmy spotkać wszystko. Pan powiem, że samorząd jest pewien kraj, który ma jednak bardzo dobrze rozplanowane i zarządzane te procesy związane z opieką dostępną. I wszystkim rodzinnym domami, tam już wiele lat temu postawiono właśnie na rodzinną opiekę i sądzę, że można wiele rzeczy podpatrywać. Natomiast przede wszystkim trzeba też powiedzieć, że tam rodzina, która ma dwoje dzieci przysposobionych, no, żyje na bardzo wysokim poziomie. To co ja odwiedzałem już 20 lat temu w Bawarii i Badeni, gdy rodzinne domy dziecka, jak się nazywało, które były olbrzymimi winnami z pięknymi ogrodami, gdyby wina wywłaściły się wspaniale tam rozwijać, ponieważ gdyby nakłady na tę rodzinę były bardzo duże. No przypomnę, nawet duże nakłady na rodzinę zastępczą, to i tak jest stanie znacznie taniej, aniżeli opiekuńcy wykonywane. Jeśli dzisiaj dziecko w placówce na opiekuńczo wychowawczej kosztuje nawet 43 000 złotych rocznie, to w każdej formie rodzinnej opieki kosztuje 2-3 razy mniej. To oznacza, że zbyt duże wydatki z tego nie muszą być wyjaśnieniem, bo być może te pieniądze często wydawane są źle. Pieniądze często są wydawane źle, a poza tym jest troszkę poziom rodziny, że stąpca jest tańszą znacznie formą, aniżeli ta opieka mistyczna na placówce. Czekamy w takim razie na zmiany. Profesor Mirosław Grudziński, uczelnia Podczasa i Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Słuchamy Państwa Polskiego Radio 24 na zegarze 2:10. Informacje dnia w skrócie. Malańską minutą ciszy oddano hołd ofiarom katastrofy z 2010 roku, o tym na początek. Wsadzi się także szwedzka policja, która prowadzi dochodzenie w sprawie piątkowego zamachu terrorystycznego w Sztokholmie oraz USA, gdzie dziś zostaną ogłoszeni laureaci nagrody Pulitzera. Aleksandra Kozera, zapraszam. Ustaliliśmy z dużą pewnością, że 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M rozbił się z powietrza. Jezus! Poinformował przewodniczący podkomisji, która bada przyczyny zdarzenia. Wacław Barczyński powiedział w TVP-info, że zespół, którym kieruje, nie szuka winnych, ale dąży do wyjaśnienia przyczyn katastrofy Smoleńskiej. Wykonaliśmy wiele eksperymentów, wiemy z dużą pewnością, że samolot rozpadł się z powietrza, powiedział Wacław Barczyński. Tymczasem Smoleński oddano hołd 96 ofiarom katastrofy. Na miejscu złożono kwiaty i odmówiono modlitwę, jaki tragicznie zmarły. Uroczystości obserwuje nas koleżanka z naszej jaszczanki. Każdego roku w godzinie katastrofy, w 1941, na lotnisku przyjemnym, Smoleńsku spotykają się polskie dyplomaty pracujące w roku Smoleńska Polonia. Skoro inicjatyw niszczy prawdopodobnie mogą się w intencji ofiar, to nasz hołd tym, którzy stracili życie na smoleńskiej ziemi, mówił w trakcie tej krótkiej uroczystości rocznicowej zastępca ambasadora Rzeczpospolitej w Moskwie, Mirosław Czeszek. Zaczęła się już taka tradycja, że przed głównymi uroczystościami przedstawiciele ambasady i miejscowi Polacy składają kwiaty i w tym czasie wspominamy ludzi, którzy zginęli wśród nich naszych znajomych, przyjaciół, przełożonych. Polscy dyplomaci Polonii oddali się następnie do Katynia, gdzie dołączy do nich delegacja rodzin katyńskich i smoleńskich oraz przedstawiciele polskich władz. Na katyńskim cmentarzu zostanie odprawiona msza święta w intencji pomordowanych oficerów Wojska Polskiego. Smoleński, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szwedzka
Polska policja wciąż prowadzi dochodzenie w sprawie piątkowego zamachu terrorystycznego w Sztokholmie. W nocy specjalne oddziały policji przeprowadziły rewizję w siedzibie firmy z branży budowlanej. Jak twierdzą świadkowie, cytowani przez szwedzkie media, w Sollentunie na północ od Sztokholmu przeszukano pomieszczenia jednej z firm, gdzie podejrzany sprawca zamachu, 39-letni Uzbek, miał poszukiwać pracy. Według gazety Expressen mężczyzna miał przyznać się do piątkowego zamachu. Tego nie potwierdza sztokholmska policja. Śledczy przyznają jedynie, że obecnie dwie osoby podejrzane o przeprowadzenie zamachu są zatrzymane. W szpitalach nadal przebywa 9 spośród 15 rannych w zamachu. Po południu w Lubce we Włoszech rozpoczyna się dwudniowy szczyt ministrów spraw zagranicznych grupy G7. Rozmowy mają dotyczyć głównie sytuacji w Syrii, na Ukrainie i w Korei Północnej. W obradach wezmą udział szefowie MSZ Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Włoch i Japonii. Obecna będzie również kierująca unijną dyplomacją Federica Mogherini. W związku z ostatnimi wydarzeniami w Syrii, użyciem broni chemicznej przez reżim prezydenta Asada i atakiem Amerykanów na syryjską bazę, na jutrzejsze obrady zaproszeni zostali także przedstawiciele m.in. Turcji i Arabii Saudyjskiej. We włoskiej prasie pojawiły się głosy, że wobec nieobecności Rosji i Chin trudno oczekiwać od szczytu jakichkolwiek konkretów. Uczestnicy obrad wywodzą jutro wspólne oświadczenia. I na koniec przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Dziś w Nowym Jorku zostaną ogłoszeni laureaci filmów dziennikarskich nagród Pulitzera. Wyróżnienia te zostaną przyznane już po raz 101. Z Waszyngtonu Marek Bałtycki. Najpierw obecne nagrody dziennikarskie ustanowią i mówią będzie Joseph Pulitzer, który przybył do Stanów Zjednoczonych do końca wojny secesyjnej. Później stał się właścicielem dwóch gazet, St. Louis Post Dispatch oraz New York World. Oba pisma wcale nie były znane z rzetelnego dziennikarstwa. Sukces komercyjny odniosło, opisując tragedię, przestępstwa, zbrodnie, sensacje i skandale. Pod koniec życia Pulitzer przeznaczył $2 miliony na stworzenie Wydziału Dziennikarstwa na Nowojorskim Uniwersytecie Columbia i nagród swojego imienia. Po raz pierwszy zostały one przyznane w 1917 roku, 6 lat po jego śmierci. Początkowo przyznawane były przede wszystkim za osiągnięcia w dziennikarstwie i literaturze. Z czasem wydano poezję i muzykę, a także znacznie rozszerzono listę kategorii dziennikarskich. W tej chwili nagrody przyznawane są w 21 kategoriach. Krytycy zarzucają jednak komisją przyznającym Pulitzery faworyzowanie dziennikarzy reprezentujących lewicowe i liberalne tytuły prasowe. Z Waszyngtonu Marek Bałtycki, Polskie Radio. Dziś w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze więcej chmur, a w godzinach popołudniowych przelotny deszcz i burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na krańcach północnych do 21 na południowym zachodzie. W tym serwisie to wszystko. Kolejny punktualny o 11. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zegarzem 10.35. Gość Polskiego Radia 24. Doktor Andrzej Anusz, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Witam. Panie doktorze, dziś 10 kwietnia 2017 roku, 7. rocznica katastrofy smoleńskiej, dzień bardzo szczególny. Zanim porozmawiamy o pamięci, o tym, co działo się w ciągu tych 7 lat i co powinno dziać się w przyszłości, wróćmy do tamtego momentu. Pan zapewne doskonale pamięta. Godziny poranne, 7 dzień kwietnia 2010 roku. Tak, pamiętam dokładnie. Zresztą taka moja osobista refleksja była taka, że trzy tygodnie wcześniej z rąk prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego otrzymałem wysokie odznaczenie państwowe za działalność podziemną w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. I tak się okazało, to była chyba ostatnia duża taka uroczystość, bo to kilkadziesiąt osób z całej Polski otrzymało te odznaczenia. I pamiętam, że z jednym z kolegów rozmawiałem dokładnie trzy dni przed wyjazdem do Katynia, który zresztą był jak w jakiś sposób tam związany z kancelarią prezydenta, dlatego że był doradcą kancelarii prezydenta. I właśnie żeśmy rozmawiali na temat tych już wtedy pojawiających się kontrowersji wokół dwóch wizyt, prawda? To znaczy jednej wizyty premiera Donalda Tuska z udziałem tego ówczesnego premiera Putina, która się miała odbyć 7 kwietnia, no i z wyjazdu prezydenta 10 kwietnia. I wtedy ja
Pan się rozmawiali, no nie ma co ukrywać, to już był pewien, to taka narracja polityczna, tak? To znaczy, to było wiadomo, że to są dwa różne scenariusze, mówiło się w kontekście odbliżającej się kampanii wyborczej, że tak analizowali, jak te uroczystości jakby przebiegną. Ja pamiętam, że w takiej rozmowie taki pomysł poddałem, że być może, czy nie byłoby lepiej, żeby prezydent Lech Kaczyński pojechał pociągiem z tą pielgrzymką, z kombatantami do Kaczyńska, dlatego że myśl była taka, że ja uważałem, że narracja, że w sensie politycznym no tak się ułożyła sytuacja, że rządowi premiera Tuska udało się doprowadzić do tego, że no, najwyższy przedstawiciel władz rosyjskich, premier Putin, zgodził się na wspólny udział w tych obchodach, ale 7 kwietnia. I wtedy uważamy, że w sensie politycznym, no to rząd tutaj, nazwijmy to, uzyskał pewną taką przewagę, nazwijmy to, polityczną. A z drugiej strony uważałem, że do tego potrzebny byłby dodatek pewien taki narracji, takiej historyczno-patriotycznej. I taką narrację można by było uzyskać poprzez to, żeby wyjazd prezydenta miał charakter bardziej pielgrzymki takiego wyjazdu historycznego, niż wyjazdu o charakterze bardziej takim historyczno-politycznym. I pamiętam, rozmawialiśmy, no i że właśnie mogły pojechać pociągiem z kombatantami, że mogły z tymi kombatantami, z rodzinami też ofiar, ludzi, którzy zginęli w Katyniu, porozmawiać, można by było z tego, to była bardzo wzruszająca taka podróż. I ja wiem, że ten pomysł nawet był analizowany w kancelarii prezydenta, natomiast nie doszło do realizacji, dlatego że wtedy była bardzo ciężko chora mama pana prezydenta i ja tak później dostałem informację, no, że pomysł nawet był bardzo ciekawy, analizowany i poważnie się nad tym zastanawiano. Natomiast no, to by się wiązało, że prezydent byłby de facto 3 dni poza Warszawą, poza domem. A no wtedy był bardzo ciężki stan mamy pana prezydenta i prezydent chciał być tego samego dnia wieczorem jeszcze w Warszawie, wrócić samolotem i ewentualnie udać się do szpitala. I to było coś niesamowitego. I powiem tak, że 10 kwietnia pierwszy telefon, który dostałem rano, to właśnie dostałem telefon od tego kolegi, z którym byśmy 3 dni wcześniej rozmawiali. I to był dramatyczny telefon, że no właśnie stało się to, co się stało. Natomiast jeszcze taka osobista refleksja, kilka lat, w zasadzie 10 lat wcześniej, w 2000 roku była też wyjazd taki, z okazji okrągłej rocznicy, wtedy 60. rocznicy zbrodni katyńskiej. I ja miałem też taką relację, bo wtedy byłem posłem wtedy i mój kolega z akcji wyborczej Solidarność brał udział w tym wyjeździe. I on mi powiedział bardzo taką rzecz, którą ja też zresztą jakby mówiłem tu o moją kolegę, że to lotnisko 10 lat wcześniej, on jakby lądował na tym lotnisku. I on mi mówi, słuchaj, czegoś takiego ja w życiu nie przeżyłem. To znaczy, to jest po prostu lądowanie na tym lotnisku w Smoleńsku. To jest coś nieprawdopodobnego. No to jest jakiś po prostu dramat. Tam nie powinny w ogóle latać samoloty. To było 10 lat wcześniej. I ja pamiętam, odpowiedziałem to, wiecie, to tam podobno to lotnisko to jest w ogóle w jakimś opłakanym stanie, że to jest, no. Ale to była taka refleksja, prawda? No to oczywiście taka. Także no oczywiście doskonale pamiętam 10 kwietnia sprzed 7 lat i z tymi wszystkimi myślami takimi na gorąco, ja wtedy pamiętam, patrzyłem, obserwowałem, co to się dzieje. Kontekst bardzo szczególny. Wreszcie ten dzień, kilka minut po godzinie 9 w Polsce pojawiają się pierwsze informacje, które nie chce się wiesz, właściwie. Tak, to znaczy ja powiem tak, że ja niestety no, jakby z tą informacją, że to lotnisko jest tak złe, no to ja jakby niestety no przyjąłem to tak, znaczy ja dopuszczałem, że jest taka możliwość, znaczy, że to lotnisko jest tak w złym stanie, że to jest po prostu tak fatalnie to wszystko tam jest przygotowane, że niestety mogło dojść do wypadku, dlatego że no po prostu te techniczne problemy były takie, że mogło do tego dojść. Znaczy ja nie miałem czegoś takiego, że jakby usiłowałem jakby nie przyjąć do wiadomości. No raczej się zastanawiałem, potem się łudziłem, że prawda, że tak jakby że pierwsze informacje się pojawiły, że może ktoś przeżył, może jakoś bo to przy podchodzeniu do lądowania, także że, no ale to potem już oczywiście z minuty na minutę to wszystko chodziło, może niestety nikt nie przeżyje, że to potworna, straszna katastrofa.
W tym roku po raz pierwszy uroczystości mają status uroczystości państwowych, oficjalnych uroczystości państwowych, później po 7 latach. No tak, znaczy ja myślę, że ten status powinny uzyskać w zasadzie od razu, dlatego że no, trzeba powiedzieć jasno, no, do tej katastrofy, do tej tragedii doszło z udziałem prezydenta, urzędującego prezydenta, w trakcie wykonywania obowiązków, zarówno przez prezydenta, jak i przez inne wysokie osoby, które były na różne sprawy, bardzo wysokie funkcje państwowe, prawda? Na obozie byli przedstawiciele, prawda? Tak, no, prawda? I ze strony wojska, a ze strony też innych różnych organów władzy cywilnej. Także te uroczystości, no, charakter państwowy oczywiście powinny moim zdaniem od razu przyjąć. W dzisiejszej Rzeczpospolitej naczelny Bogusław Krawota w bardzo poruszającym mnie przynajmniej komentarzu pisze, że Polacy jako naród, jako społeczeństwo wielokrotnie już sprawdzali się w dramatycznych momentach, trudnych chwilach. Jak to się udało po 10 kwietnia 2010 roku? Znaczy, pierwsze te dwa tygodnie oczywiście, no, wszyscy pamiętamy, ja bym porównał ten czas takiej zadumy, refleksji, żałoby do czasu po śmierci Jana Pawła II, tak, przez 5 lat wcześniej. Jakby tutaj ten taki nastrój jakby podobny odczytywałem, jakby czułem to. Natomiast oczywiście później po paru tygodniach tą żałobę nadzar się, można powiedzieć, spór jakby polityczny, tak, o charakterze jakby odpowiedzialności, rozliczania za to, dlaczego do tego doszło, kto jest temu winny. No i potem niestety coraz bardziej dochodziło do tego, że no, widzieliśmy, że to śledztwo, że to szukanie prawdziwych powodów, dlaczego to się stało, zaniedbań, no to się strasznie przyciągało. No i myślę, że też nie ma co, trzeba jasno powiedzieć, że społeczeństwo miało coraz większe takie poczucie, że za dużo jakby stronie rosyjskiej oddano, tak? To znaczy to śledztwo praktycznie przeszło, główne sprawy przeszły w ręce Rosjan. To moim zdaniem jakby nie, na samym początku były dosyć jasne deklaracje zarówno Putina, jak i Miedwiediewa, że oni byli gotowi jakby tutaj pójść bo to był taki szok, że moim zdaniem jakby na samym początku nie mówię o tym, żeby strona polska jakby nie wiem, uzyskała, myślę, że może uzyskałaby więcej, ale można było próbować umiędzynarodowić od początku to śledztwo, to znaczy jakby wejść, prawda, i zaproponować, nazwijmy to, instytucje międzynarodowe, które mogłyby wejść, nazwijmy to, między ten taki gorący oczywiście spór między stroną polską a rosyjską i to jakby od początku weszły te struktury międzynarodowe, no to oczywiście by to była większa gwarancja, po pierwsze moim zdaniem szybszego wyjaśnienia sprawy do końca, no i też jakby te oczywiście byłoby to bardziej wiarygodne i obiektywne. A potem pojawiały się kolejne elementy, czyli najpierw raport Maku pod kierownictwem Anodiny, który dolał oliwy do ognia, potem jeszcze praca polskich śledczych, raport Komisji Millera, a potem jeszcze Komisja Nadalnego Macierewicza, zespół parlamentarny w zasadzie, potem jeszcze śledztwo prokuratury wojskowej przejęte teraz przez prokuraturę krajową i im więcej było gremiów, które zajmowały się tą sprawą, tym więcej chyba znaków zapytania. Tak, dlatego że oczywiście jakby no, te wszystkie poszczególne gremia wchodziły w bardziej wersje szczegółowe i oczywiście tutaj w tych szczegółach no, zawsze jest tak, że są pewne różnice, niuanse, tak, i one oczywiście potem oczywiście z każdym dniem, miesiącem one są, właśnie te różnice, te nawet drobne szczegóły są pokazywane i to oczywiście rzutuje na całość pewnych raportów czy ocen poszczególnych tych organów, które się tą sprawą zajmowały. Także to oczywiście to było jakby moim zdaniem nieuchronne, to znaczy grzech pierworodny był właśnie na samym początku, to znaczy wtedy moim zdaniem był moment, żeby umiędzynarodowić śledztwo. I to by moim zdaniem, oczywiście zawsze do końca będą zawsze pytania, bo wiemy, nie wiem, zabójstwo Kennedy'ego, prawda, w Stanach i powstało kilkaset książek na ten temat, do dzisiaj są różne teorie, prawda, i ludzie różne są, no, prawda, czy to był spisek, a jaki spisek, i tak dalej, no to są oczywiście wokół takiej tragedii, jak katastrofa smoleńska, zawsze będą różne takie zapytania i różne teorie się będą jakby pojawiały, zwłaszcza, że to oczywiście wszystko było bardzo
takim politycznym odbywały się politycznej sytuacji, zwłaszcza też i no, relacji polsko-rosyjskich. No, nie zapomnijmy, że to wszystko się też odbywało w kontekście no, przede wszystkim tego, że polska delegacja leciała oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej 1940 roku, prawda? Tutaj to symbolika jest niesamowita, jest to pewna nawet prawda, ciągłość, można powiedzieć, pewnego losu, prawda? Także tutaj naprawdę wchodzimy wręcz w takie, no, prawie takie metafizyczne wręcz, można powiedzieć, rozważania. Także no to wszystko oczywiście ma jest tak pogmatwane ze sobą, splątane, że oczywiście ta sprawa będzie jeszcze przez wiele, wiele lat na pewno przedmiotem wielu analiz, będą powstawały książki, opracowania, które będą no, różne tezy stawiały w tej sprawie. Dziś w Polskim Radiu pan Morawiecki mówił w kontekście celu, w jakim wydawała się polska delegacja do Smoleńska właśnie, że ta katastrofa to swego rodzaju ostatni akord II wojny światowej, to właśnie takie nawiązanie, bardzo symboliczne. A ja bym chciał jeszcze na moment wrócić do tych pierwszych dni. Mówił pan, że to było autentyczne wzruszenie, autentyczne poruszenie, wielki ból po bardzo poważnej stracie. I nagle pojawiła się polityka. Jak udało się polityce podzielić Polaków w sprawie, w której zginęli przecież przedstawiciele wszystkich partii politycznych, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele wojska? Gdzie tak. Pojawiło się to szczególnie? No, no rzeczywiście pierwsze dni były bardzo, no, ja osobiście też, no, tam to pytanie osobiste wrażenie, no, ja pamiętam z pierwszego dnia, oczywiście parę godzin po tej katastrofie byłem już też oczywiście przed Pałacem Prezydenckim, paliłem lampkę, prawda, i to było w sposób naturalny i ta atmosfera rzeczywiście pierwszych dwóch, trzech tygodni była no, taka wzruszająca, bardzo podniosła. Natomiast później weszła polityka, znaczy weszła polityka moim zdaniem w sposób też, trzeba powiedzieć, nieunikniony, dlatego że sprawa tych wyjazdów i tego sporu, można powiedzieć, kompetencyjnego między, przypomnijmy sobie, Donaldem Tuskiem a prezydentem Lechem Kaczyńskim, słynny spór o samolot do Brukseli, prawda? Znaczy to wszystko, znaczy te wszystkie spory, które się toczyły przed 10 kwietnia 2010 roku, one z większą siłą właśnie po tych kilku tygodniach tej traumy, pewnej żałoby, one odżyły. Znaczy one odżyły z wielką siłą, dlatego że to wszystko jakby oczywiście no, pytanie było, dlaczego do tego doszło i kto jakby to ponosi za to odpowiedzialność. I moim zdaniem grzechem takim jakby pierworodnym, politycznym tej całej sytuacji oczywiście było to, że po pierwsze doszło do rozdzielenia tej widzy i po drugie dlatego, że czynnik rosyjski wszedł w rozgrywanie spraw między kancelarią prezydenta a polskim rządem. I to jest po prostu sprawa o fundamentalnym znaczeniu. Znaczy ja już nie wchodzę teraz jakby w szczegóły, ale tak naprawdę organizacja wizyty do Katynia, ona spowodowała, że de facto strona rosyjska rozgrywała dwie strony tutaj sporu politycznego w Polsce. Kancelarię prezesa, ministry i kancelarię prezydenta. I to było nieuchronne. I teraz w momencie, kiedy doszło do takiej katastrofy, oczywiście ten element rozliczania dwóch stron w tym momencie, oczywiście on się zaostrzył. I to jest sprawa, moim zdaniem, o fundamentalnym znaczeniu. I teraz jeśli mówimy o odpowiedzialności, o rozliczaniu, to bardziej można mówić o pewnym rozliczeniu odpowiedzialności o charakterze politycznym. I to jest jakby. Ale to być może nawet jest dużo poważniejsza sprawa, dlatego że wchodzimy tutaj w relacje polsko-międzynarodowe i polsko-rosyjskie. To jest jakby specyficzną sprawą w relacjach historii polskiej, najnowszej historii polskiej. Trzeba pamiętać też i kontekst zbrodni katyńskiej. Kłamstwo katyńskie było mitem założycielskim PRL-u. Też musimy o tym pamiętać. Znaczy na kłamstwie katyńskim był fundowany PRL, prawda? System totalitarny w Polsce. I w momencie, kiedy walka z kłamstwem katyńskim w okresie PRL-u była de facto walką z podstawami, w ogóle z fundamentem, na którym to państwo PRL było osadzone. Także to naprawdę to są wręcz takie dyskusje o charakterze jakby fundamentalnym. I na to wszystko po 20, prawda, kilku latach wolnej Polski wydarzyła się katastrofa.
Smoleńska. Także no niestety polityka po tych kilku tygodniach, ona zdominowała tą całą sprawę, ale moim zdaniem dlatego, że niestety przy organizacji tej wizyty, a niestety były dwie wizyty, wszedł czynnik rosyjski, czynnik zewnętrzny. Jak chodzi czynnik zewnętrzny, czynnik rosyjski, to po prostu sprawa rozliczenia ma już zdecydowanie bardziej charakter polityczny. Pan mówi, że Polaków podzieliła polityka. Ja zastanawiam się, na ile polityka była napędzana wtedy być może wyrzutami sumienia. To był moment ostrego sporu politycznego i wydaje mi się całkiem prawdopodobne, że i po jednej, i po drugiej stronie być może pojawiły się myśli, a mogliśmy byli odpuścić, może odbieraliśmy zbyt ostro. To znaczy mi się wydaje, że tak. Znaczy ja wiem, że Jarosław Kaczyński właśnie mówił kiedyś o tym, że sam też jakby się skłaniał do tego, żeby Lech Kaczyński właśnie ta jego wizyta miała charakter takiej tej pielgrzymki, prawda? I to by zupełnie, znaczy to jest oczywiście gdybologia, ale to kompletnie by zmieniło jakby tą całą sytuację. Natomiast z drugiej strony, druga strona, czyli w tym momencie Donald Tusk, jakby można powiedzieć, przez to, że dogadał się, tak można powiedzieć, ze stroną rosyjską i rzeczywiście osiągnął z punktu widzenia oczywiście państwa też pewien ważny element. Przyjechał najwyższy przedstawiciel, nigdy nie był najwyższy przedstawiciel Rosji w Katyniu obok przedstawiciela państwa polskiego i de facto przyznał się, prawda, jeszcze raz potwierdził, że to Rosja, Związek Radziecki jest odpowiedzialny za zbrodnię katyńską. To był naprawdę, to też jest ważny element, ale on niestety później po tym, co się wydarzyło kilka dni później, czyli prawda, kiedy ja pamiętam jak 7 kwietnia, to rzeczywiście to był bardzo ciekawy, jasny komunikat. Putin razem z polskim premierem składają kwiaty i Putin potwierdza odpowiedzialność Związku Radzieckiego i ciągło, że oczywiście Rosja jest jakby sukcesorem, tak, Związku Radzieckiego, no i odpowiedzialność za zbrodnię katyńską. Natomiast 3 dni później doszło do katastrofy i ona kompletnie przykryła, to było nieuniknione ten cały przekaz. Tak? Jeśli nie, to kontekst tego spotkania był już zgodny. I prawda, i znów doszło, prawda, można powiedzieć też paradoksalnie, że Donald Tusk 3 dni później znów się spotkał z Władimirem Putinem, tylko spotkali się w zupełnie innej sytuacji, w miejscu katastrofy, w miejscu wielkiej tragedii narodowej w Polsce. Panie doktorze, gdzie jesteśmy dziś, po 7? Czy te emocje powoli już się wypalają? To znaczy mi się wydaje, że jesteśmy, że w sensie jakby rozstrzygnięć o charakterze takim jakby stwierdzenia pewnych faktów, takich podstawowych, dochodzimy do generalnie takiego pewnego katalogu, który określa, co się naprawdę wydarzyło, w sensie technicznym. Natomiast jesteśmy na pewno katalogu kilku możliwości. Tak, ale moim zdaniem tak naprawdę już jest, dochodzi do pewnego takiego punktu wspólnego i jakby, to znaczy takie jeszcze przed kilku lat rozważania były, różne scenariusze były, tak, i one były zupełnie diametralnie od siebie różne. W tej chwili tak naprawdę dochodzimy do bardzo takich zbliżonych wersji, są pewne różnice, pewnych niuansów. Natomiast jesteśmy, i moim zdaniem to będzie też jeszcze czeka nas i to chyba też będzie spór bardzo, bardzo twardy, przed rozliczeniem katastrofy smoleńskiej w kategoriach politycznych. Dlatego, że jeszcze do tego w kategoriach politycznych tego rozliczenia do tego nie doszliśmy. I moim zdaniem to też jeszcze nas czeka. I tu będzie kwestia bardziej odpowiedzialności politycznej, właśnie tego wszystkiego, co wynika z katastrofy. I jeszcze wrócimy, moim zdaniem znów będą bardziej do rozważań, co się wydarzyło przed 10 kwietnia. Dlaczego właśnie ten 10 kwietnia tak przebiega, nie inaczej? Bo to wynikało z tego, co się wcześniej wydarzyło, tak? Będą moim zdaniem większy powrót do analizy relacji między rządem a kancelarią prezydenta w 10. Nawet nie między 7 a 10 kwietnia, tylko jeszcze wcześniej, prawda? Będzie cała jakby próba powstania pewnego scenariusza, która doprowadziła do takiej sytuacji. Chociaż moim zdaniem oczywiście w ostatnim momencie mogło do tego nie dojść. Gdyby prezydent Kaczyński, prawda, udał się na butę, która jest przygotowana do Katynia w charakterze bardziej pielgrzymki pociągiem, to myślę, że historia przebiegłaby zupełnie inaczej. Doktor Andrzej Janusz, Uniwersytet
smartfony Galaxy S8. Bądź pierwszy. Zamów w sklepie lub na MediaMarkt.pl i odbierz 8 dni przed premierą. MediaMarkt. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co jest zbyt mało. Doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement w diecie Appetizer Senior zawiera składnik wspomagający apetyt. Syrop Appetizer Senior dla problemów z apetytem u osób starszych. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz się święta, Wojtechu? To tylko ja chcę, bo teraz Sato już zapłaci za moje zakupy. Teraz Sato już zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kupuj kłócenie do elektrolu. W zestawie z piekarnikiem z punktem pierzenia parowego za 4598 zł. A dostaniesz 400 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sato, technologia tak ma. Kiedyś bolus i żelaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohestan Max z maksymalną dawką, nie zmienię Diohestanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkownicy Diohestanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohestan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią leku dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazanie i nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. O, tam kica. Ty też masz okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! Idemy ustawić to samo, zróbmy coś nowego. Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, albo bardziej wege. A na deser... Chodźmy pobiegać. I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy też święta razem. Bo już teraz widzę. Pakowany próżniowo skarb wieprzowy XXL marki Rzeźnik. Tylko 9,79 za kilogram. A szynka skarb śmiechita tylko 18,80 za kilogram. Lidl. Coś nowego. Teraz MediaMarkt. 55-calowy telewizor LG. 4K Ultra HD. Smart TV. Z technologią HDR Pro. Za jedyne 2799 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, jaki wpływ na polską gospodarkę i budżet państwa mają działania Narodowego Banku Polskiego. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskiej Radio PK. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Minęła 11. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W całym kraju trwają uroczystości związane z 7. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Od rana przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie gromadzą się osoby, które chcą oddać hołd 96 osobom, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku. 7 lat temu też przyjechaliśmy, żeby uczcić Panę Prezydencką, złożyć im hołd i tym wszystkim poległym. Pielgrzymka papieża do Egiptu mimo wczorajszego zamachu odbędzie się zgodnie z planem, poinformował watykański rzecznik. Rozmowa o sytuacji w Syrii i na Ukrainie po południu w Lubce we Włoszech rozpocznie się dwudniowy szczyt ministrów spraw zagranicznych grupy G7. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozora, zapraszam. W Smoleńsku oddano hołd ofiarom katastrofy lotniczej z 2010 roku. W miejscu, gdzie rozbił się samolot wiozący do Katynia prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz 95 towarzyszących mu osób, złożono kwiaty i odmówiono modlitwę w intencji tragicznie zmarłych. Co roku w godzinę katastrofy o 8.41 na lotnisku Siewiernej spotykają się polscy dyplomaci pracujący w Rosji i Smoleńska Polonia. Składają kwiaty w miejscu tragedii i modlą się w intencji ofiar. To nasz hołd dla tych, którzy stracili życie na smoleńskiej ziemi, mówił w trakcie tej krótkiej uroczystości rocznicowej zastępca ambasadora Polski w Moskwie Mirosław Cieślik. Polscy dyplomaci i Polonia udali się następnie do Katynia,
gdzie dołączy do nich delegacja rodzin katyńskich i smoleńskich oraz przedstawiciele polskich władz. Uroczystości związane z rocznicą katastrofy smoleńskiej trwają w całym kraju. Od rana w okolice Pałacu Prezydenckiego w Warszawie przybywają kolejne osoby, które chcą oddać hołd 96 osobom, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku. W Warszawie teraz jestem pierwszy raz, przeważnie to w miejscowości, gdzie jestem. Ogromne przeżycie i przykro. Pocieszają to, że tyle ludzi jednak przychodzi. Chyba jednak troszeczkę jesteśmy bliżej, pytanie prawne. Do tamtej pory to był najlepszy chyba prezydent, który był na najwyższym urzędzie od 89 roku. Smutno nam wszystkim jest z tego powodu. Wystąpili pokłótnie cały czas. 7 lat temu też przyjechaliśmy, żeby uczcić pana prezydenta.